Puls tygodnia numer 43, puls tygodnia dla dorosłych, nasz autorski i stronniczy przegląd wydarzeń. Jedziemy. I zaczynamy od świetnej wiadomości. Edyta Górniak skończyła w tym tygodniu 4050 lat. Właśnie, zaśpiewajmy jej, gratulujemy. 1000 lat, nie, żyje nam. Gratulujemy, bo nie każdy może to sobie powiedzieć. Tak, nie, dobra. Nie. To co, może w takim razie teraz na wstępie troszeczkę Kataru, co wy na to? Bardzo, dobrze. Bardzo proszę. Ale że niby pani Edyta wciąga? Nie. No skąd? Po prostu mundial rusza, albo już ruszył, bo nie wiem, kiedy słuchacie naszego podcastu, w którym w dniu tego dnia się słyszy. W każdym razie już jesteśmy po meczu Polska-Chile. To na pewno. Nieprawdopodobne show. Będziemy dzisiaj o tym oczywiście mówili. Było tak nudne, że aż fascynujące, nie? Tymczasem Jakub Kamiński, pozwolicie, że przejdę do rzeczy, piłkarz, no i przyszły najmłodszy reprezentant nasz, albo już obecny reprezentant Polski w Katarze, powiedział, cytuję pana Kubę: noga na mundialu na pewno mi nie zadrży. O, i to na tę nogę właśnie liczymy. Za tę nogę trzymamy kciuki rękoma. Tak, ta noga, nowa, młoda i świeża. Dobrze, że podkreśliłeś, że świeża. Tak, świeża. To czy zależy, czy przed meczem, czy po meczu. Może być nadzieją na wysokie miejsce na Mistrzostwach Świata. Ta noga nie zadrży, ta noga kopnie piłkę do bramki. Bez żadnego zawahania. Nogo Jakuba, tego Kamińskiego. Powodzenia, Nogo. Tak. Dziękujemy, Nogo, też również. Niech przed tobą drżą inni. Niech przed tobą drżą ręce bramkarzy, Nogo. Ale póki co ja chciałem jeszcze wrócić. Polska-Chile. No zagraliśmy rozgrzewkowego takiego wstępniaka z Chile. Takiego biforka. Tak, graliśmy tam chyba w środę. Pan Piątek strzelił brameczkę, tę zwycięską. No. Jak to ładnie ujął w wywiadzie, graliśmy na zero z tyłu. Że w wyniku jest tam coś do zera. Fajne. Wynik był, ale jak to ładnie ujęli komentatorzy, Wymęczony. Nie grali pięknie, ale grali skutecznie. Ładnie graliśmy tylko chwilę, czyli z Chile graliśmy tylko chwilę. Ładnie graliśmy tylko chwilę. Ładne. Troszkę może takie efekt. Żenujące, ale ładne. Tak. Żenada też potrafi być ładna. Szukajmy piękna również w żenadzie. Tacy ale słuchajcie, piłka nieco traci sens w tym Katarze. A to dlaczego? Bo nie będzie piwa. A jak już, to będzie obłędnie drogie, żeby nie ranić Katarczyków, bo nie mam zakaz. Mają zrobić namioty gdzieś pochowane na zapleczu, żeby nie razić tam bylców. Ale jak siedzisz przed telewizorem, to możesz. Tak, w domu tak. I tam jest zakaz chodzenia, znaczy na trybuny mężczyzn w krótkich spodenkach, kobiety muszą się zakrywać, ramiona. Mordeczki mogą mieć otwarte, tylko ramiona. Ja się w ogóle zastanawiam, po co oni w tym Katarze robili te mistrzostwa. Przecież oni i tak już mają... Są tak zarobieni, są tak bogaci, że mają tyle pieniędzy, że nie dadzą tego rady w życiu wydać. No to może właśnie po to, bo to nuda, panie, na tej pustyni, wszystko już mamy, wszystko widzieliśmy. I ileż można oglądać wyścigów Wielbłądów. Nawet dziewczyny z Dubaju. Dziewczyny z Dubaju widzieli. Także zróbmy coś głupiego, no i zrobili mundial. Mnie rozwaliło coś innego. Mnie rozwalili ci tacy ludzie z Bangladeszu, z Nepalu, z Pakistanu, poprzebierani za kibiców różnych drużyn. I Katarczycy ich wynajęli i oni tak niby samorzutnie z siebie tak udawali fanów. Argentina! Udawali tak samo wyglądający. Bolandia! Fanów piłki nożnej z całego świata. Niemcy w ogóle widziałeś takich. No właśnie, oni byli autentycznie jak pan prezydent Andrzej Duda tłumaczący, dlaczego nie pomógł frankowiczom. Pamiętamy to, tak. Ale radość w nich była moim zdaniem autentyczna. Co ty mówisz? Radość, że udało im się przeżyć. Tak, że nie zabiją ich. Udało im się przeżyć? Nie, bo oblicza się, że w Katarze tam zmarło ponad 6,5 tysiąca robotników z Azji Południowej, budujących stadiony na mundial. A tak, nie, to wiadomo, to oczywiście, bo to szejkowie to są ludzie ubodzy, to oni muszą oszczędzać, prawda? To nie możesz tak siastać kasą na prawo i na lewo. Nie. Dlatego robotnicy, z tego co wiem, tam pracowali rzeczywiście w złych warunkach, bez zabezpieczeń. Jakieś czytałem, średnio jedna toaleta na 200 była. Także wyobraź sobie, co tam się działo. To je powinny dostać, nie wiem, medal za ofiarność i odwagę. Jak się przyplątała zemsta faraona, to tak. A jeszcze im nie płacono miesiącami podobno, bo w Katarze działa tak zwany system kafala. Kafala, że nie możesz zmienić pracodawcy, bo jesteś do niego przywiązany pozwoleniem na pracę i może zrobić ci wszystko. I nie musi ci płacić. Tak. Znaczy, nawet jakbyś chciał uciec, to nie jesteś w stanie wyjechać na przykład. Czyli z fajnego święta piłki nożnej, na które czeka się przez 4 lata, to zrobiono coś
paskudnego, takiego obłego, takiego, jak to mówił w wyborach PiS Zbigniew Zborowski. On tak mówił o wyborcach PiS, rzeczywiście, tak, to obłe, tak, paskudne. No. Mówił, żeby było jasne, językiem miłości i językiem bycia razem. To wyjaśnijmy sobie. A wiecie, że ostatniego gola z akcji na mundialu, na mistrzostwach świata, mówimy nie o Europie, świata, tylko Polacy strzelili 20 lat temu. A tak to, że były podania jakieś, tak? Tak, że były podania, akcja i z akcji gol. A tak to zawsze były gole po stałych fragmentach gry. Krótki rzut rożny rozegrany, centra. Dobra, tak jak będą wygrywali samymi stałymi fragmentami, ja też to kupuję. Też się będę cieszył. Tak, po jednym stałym fragmencie i na zero z tyłu. Ale nie? Jeszcze jedno przerąbane, bo ty wspomniałeś o tym, że oni tam, że nie będzie piwa, to jest jedno, no ale też kadra, nie dość, że nie może alkoholu, nie może też wieprzowiny, nie dość, że nie, tam nie, spożywać, ale jest przywozić. Tak, słuchaj, bo tak, to ja to czytałem, dokładnie znam sprawę. A co cię, kabanosy będą wieźć do Kataru? Nie, bo oni... To jest długa trasa, to parę godzin lecisz, no to co, bez kabanosów? No trudno powiedzieć, żeby wieźli drzewo do lasu, no. Nie, bo tam nie ma kabanosów. Szczerze, ja raz poleciałem kiedyś do Ameryki, mama mi zrobiła na drogę kanapki, ja jej tam przywiozłem. No przecież zamknęliby mnie teraz z jajkiem? Z majonezem, z szyneczką. Mama zrobiła dziecku, tak wiesz, żeby się posiliło. Ale do tego, nie? Bo Polacy wysłali transport do Kataru ze swoimi rzeczami, tam żywnością, tam specjalną taką, bo taniej jest przywieźć z Polski niż kupić w Katarze ten sprzęt. Normalny polski turysta. Nie, sprzęt do siłki, nie? Który tam będzie obok boiska treningowego. Tylko był jeden zakaz. Tak. Że nie można było alkoholu wieść i wieprzowiny. No tak, bo to i turyści nie mogą. I słuchaj, ja bym ten zakaz starał się jakoś ominąć. Na złość Katarowi, no co nam będzie, kurczę, zabraniał coś? Co nam będzie Katar dzieci germanił czy coś tam robił? No. Dokładnie. Tak bym, nie wiem, no, w wodzie mineralnej wódeczka. Ale jakby się tak obwinął, taki krychowiak kabanosem. Tak, no takie pas szachida z kabanosami, albo z żywiecką, nie? No. I to piłek zamiast powietrza tam napompować łyskacza. No. Bardzo dobre. Co albo takie ciężkie piłki, piłki lekarskie. Tak. Jak ze spirytusem, to jest wtedy lekarska. Albo mięso mielone, nie? Tam napchać piłkę, nie rozkrajać. No ale co jeszcze w tym tygodniu? No bo puls tygodnia to jest oczywiście podsumowanie całego tygodnia. Może coś z polityki, co się działo? Dobrze, bo były też nowe stand-upy w tym tygodniu. Tych ostatnio. Prezes Kaczyński znowu, Prezes Jarosław Kaczyński, tenże ówże bawił w Żywcu między innymi. Kogo bawił? Publiczność. Kraj występami swemi bawił. No i tam między innymi mówił tak. Tam jest tak, że po tej drugiej stronie, tam gdzie ten pan taki trochę przypominający Niemca. Czyli on mówił Tusku. I biega i właśnie mówił o opozycji, tylko tak, po drugiej stronie biega. I kto to może być? No. Może ten taki Niemiec od Wandy, co tego Wanda nie chciała, się rzuciła w toń Wisły. Może ten z kopytkami i różkami taki. Myślisz, że diabeł jest Niemcem? Tak. Albo jak biega, to może jakiś piłkarz? Nie ciemnoskóry Musiala z Bayernu? Może, może prezesowi coś po prostu migło w lustrze i mu się tam odbiło. Nie wiem. No, tak po prostu rzucam na rybkę. Ale największy problem z tym biegającym Niemcem jest to, że wygląda jak człowiek. No. I trzeba się go strzec. Niemiec wyglądający jak człowiek, to rzeczywiście to może zmylić. Chodzą słuchy, że to jest siwiejący rudzielec. Nie wiadomo. Piszcie w komentarzach, kto to może być. Znaczy, słuchajcie, no nie chcemy podpowiadać, ale zmieniając temat, Donald Tusk mocno zazdrości prezesowi Kaczyńskiemu występów objazdowych po kraju. I on, zanim apelował o jedność, on wrzucił do sieci wideo. Posłuchajcie dźwięku. Naprawdę wszystko wreszcie zrozumiałem, jak zobaczyłem to zdjęcie na jednym z portali. U góry najwyższa inflacja 26 lat. Na dole Kaczyński o seksie. Wszyscy dobrze wiemy, że Glapiński tak się zna na gospodarce, jak Kaczyński na seksie. No a obaj znają się jak Donald Tusk na internetach. Chyba. Chyba tak. Ale skąd pewność, czy Kaczyński nie zna się na seksie? Bo tak należy rozumieć to. Bo że Glapiński na gospodarce to wiadomiks. Na kobietach młodych się zna, tak? Zna. Że tam dają w szyję. On dokładnie wie, że te 25-latki minus, że się tak wyrażę, to ładują w szyję, dają w szyję. Nie wiem, gdzie te imprezy trwają. Może po tych stand-upach. Nie wiem. Tymczasem. Bardzo to lubię. Tymczasem. Potęgi europejskie typu Niemcy, typu Francja zarzucają nam, Polsce,
że nie zamawiamy u nich zbrojeń. I Jarosław prezes odpowiedział: jesteśmy gotowi dawać wam zamówienia i pieniądze, ale nie wtedy, jak wy nam wmawiacie, że w Polsce nie ma praworządności. Dobrze, dobrze. Nie dają nam z Unii pieniędzy z PKP, czy tam z czegoś tam, z OKP, z KPO. To sobie, z OKAP-u. Z OKAP-u. To sobie czołgi i elektrownie atomowe kupujemy w USA, czy tam w Korei. Tak. Ale w południowej, żeby nie było, nie? Inaczej powiem do tych brukselskich urzędasów. Będą pieniążki z Brukseli, będą czołżki z Unii. Tak jest. Z Uniuni. Słuchajcie, skoro już tutaj trąciliśmy Brukselę, to ja mam nazwisko gościa, Franz Timmermans. Może od tego Niemca chodzi, a nie, bo to on z Holandii. Tak, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. No. To on chce jeszcze bardziej wyśrubować cele klimatyczne dla Unii. Proponuje zwiększyć redukcję emisji CO2 z 55% do 57%. Jeszcze bardziej dokręcić śrubę do 2030. 37 lat, tak? To fajnie, bo to trochę przypomina leczenie biegunki przez powiększenie sedesu, ale jest fajnie. To fajne, malownicze, widowiskowe. Ale, można się pośmiać. Ale ja odnoszę takie... W pulsie tygodnia o tym mówią. Ja odnoszę takie wrażenie, że Monsieur Franz, czy Herr Franz? Tak. Monsieur Franz. Nie wie, chyba że jest wojna i może tam Rosjanie bombardują, palą się te różne składy amunicji. Bombardują. Od kiedy? Nie. No tak, jakiś czas temu. Nie, to mogło ci umknąć, spokojnie. Nie? Bo Francowi umknęło. Tak, no Francowi umknęło. Chciałbym powiedzieć, że tanich surowców z Rosji już nie będzie. Nie będzie tanich. Surowców. Tania propaganda? Tak. Surowce? Nie. Czy my nie jesteśmy teraz francfobiczni, takie rzeczy mówiąc? Nie. Nie. Jeżeli komuś uświadamiasz pewne rzeczy, że jest coś takiego jak wojna na Ukrainie, to myślę, że to jest bardzo pozytywna działalność. Dobrze. Francfobiczni do zapamiętania. Ale w projekcie budżetu Niemiec pierwszy raz w historii pojawiły się środki na nauczanie języka polskiego. A oto ten Czarnek narozrabiał, no. No. Ja myślę, że to jest w związku z przepowiedniami. Jakimi przepowiedniami? Że będzie straszna wojna, straszne, tylko Polska tam ocaleje. Tak. Że się Niemcy przygotowują do desantu. Dobrze. Słuchajcie, ale skoro tam tak będzie, no to może teraz trzeba zabrać środki na naukę polskiego u nas tutaj. No bo po co nam język polski, jak tam jest w Niemczech? No. Że tak sparafrazuje sprytnie i inteligentnie opozycję. Błyskotliwe. Sparafrazowałeś. Zapiszmy, to powiedział Przemysław Skowron. Tak, zapiszmy to w zeszytach do radiowców bez cenzury. Tak, ale jeszcze co w polskiej polityce, bo tak już żeśmy uciekli do Europy, bo opozycja chce odwołania ministra Ziobry. Tak, słyszałem. Bo to jest szkodnik i tak dalej. Ponoć mają już głosy PSL, Kukiza, kogoś z lewicy, tam hołownistów? Nie wiem, mają szymonistów, hołownistów. Mają szymonistów. Szymoniarzy, hołownistów. Czy co chcą być 2050, a nie wiedzą, że w 2030 wszystko pierdyknie, bo Unia przekręci śrubę. No i co? Nas opozycja przekonała, myślę. Ciebie tak? Mnie też. Ale musi jeszcze mieć głos prezesa, bo bez tego w sprawie pana Ziobry zrobią tyle, co ten prezydent Andrzej Duda dla frankowiczów. O, ten to zrobił tyle, że panie. Po prostu łopatą to trzeba przerzucać. Takie hałdy całe są po całej Polsce tego, co zrobił. Więcej tego zrobił niż węgla rząd teraz nakupił tą Australię. Tak, frankowicze podobno właśnie, a propos tych hałd, to oni mają hałdy z pieniędzy, bo mają nie wiedzą, ołtarzyki, co z tym robić. Ołtarzyki mają w domu. Może tym, co pan prezydent zrobił dla frankowiczów, należy palić w piecach. Paliwa nie zabraknie. Może. Dobrze, słuchajcie, ale to jest jeszcze głosowanie było, bo pojawił się znowu temat reasumpcji w polskim Sejmie. No. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości najpierw przegrali na Sejmowej Komisji głosowanie, ale potem przewodniczący zarządził powtórkę i tym razem PiS przegłosował, co chciał. Bo tam więcej naszło się do tej sali zwołania. Po co tam na te głosowania w ogóle kogoś zapraszać? Najlepiej niech wyślą listownie, co ustalili i tyle. No. Ale po co listownie? Przecież to długo trwa. Mailem można. To taniej będzie. Albo po prostu powiedzieć w swojej telewizji. Mają w telewizji, niech powiedzą, co ma być ustalone. Dokładnie. I już to się puści na pasku, każdy se zanotuje, będzie tak wiedział. To chodzą tam, łażą po tych korytarzach, głosują, bez sensu. No ta demokracja przewraca ludziom w głowach. W głowach. Ja nie chcę mówić tutaj, nie chcę używać słowa. Dla odmiany w Ministerstwie Aktywów Państwowych powstał najnowocześniejszy gabinet antypodsłuchowy. Co ty mówisz? Taką informację w tym tygodniu wyczytałem. Przypominamy, tylko ministrem tego gabinetu jest sam sztukmistrz z Warszawy, pan Jacek Robert Sasin.
I on ma taki gabinet antypodsłuchowy, co to że tam jest? Ile to było? 900 tysięcy to kosztowało. Czyli zaokrąglimy, żeby operować liczbami, jak na pana Jacka przystało, no prawie banieczka. Gabinecik za banieczkę? Tak, tak. No to teraz pan Jacek może dzwonić, mówić, może drukować co chce i nikt ci nie dowie, chociaż nie byłbym tego do końca taki pewien, no bo w końcu to jest jego projekt. Także się może okazać, że tam są ściany z dykty. Tak. Się okaże, że na ulicy jest transmisja. A jedyna opcja rozmowy to jest głośno mówiący. No mówię, albo głośniki na ulicy. A internetami zarządza tam minister Dworczyk. Dokładnie, wszystko ma spisane, co robić w internetach, w swojej skrzynce mailowej. Ale na wszelki wypadek, jakby to się wszystko jednak nie rozniosło, to w pokoju przy oknie, oparta o parapet, lekko ukryta za paprotką, będzie stała pani Jadzia. I tak sobie będzie patrzyła, tak sobie będzie słuchała, tak sobie będzie notowała, nagrywała. Dokładnie. Tak będzie. No nic, czekamy na gabinet antypodsłuchowy za bańkę. Czyli właśnie to już teraz można, bo jeśli to nie wyjdzie, to już pan Jacek Sasin będzie miał 71 milionów na koncie, tak? No, ale a propos inwestycji... Nie licząc elektrowni. Tak. No tak. Ale a propos inwestycji, PGE Narodowy przecież. Zamknięty, mecz z Chile musiał być na stadionie Legii. Na tym pastwisku. Znaczy tu nie jest żaden psztyk w stronę Legii, no bo normalnie, że po sezonie jeszcze Dynamo grało przecież mecze w Lidze Mistrzów na stadionie Legii, więc wiadomo, zużyta była ta murawa. Ale właśnie dlaczego jest zamknięty? No bo tam wykryto wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej dachu i problem polega na tym, że tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy. Tak powiedział jeden z architektów stadionu. To słuchajcie, a ile to myśmy się w ogóle nacieszyli tym stadionem narodowym? 10 lat, bo na 12 został wybudowany. To fajnie. Fajnie. Już kiedyś był, pamiętacie, w tym miejscu stadion dziesięciolecia. No. To teraz znowu jest. Czy tam, czyli już tam można na tym stadionie handlować. Tak, jest stadion dziesięciolecia. Tam dobrze. Trzeba wpuścić Chińczyków i ruskie baby z parcianymi torbami, tam jakieś skarpety, budzik, prawo jazdy. Płyty DVD. Maturę, kasety wideo. Tak, no co chcesz, to sobie kupisz. No. Dżinsy, marmurki. Fajnie. Naprawdę jest fajnie. Jak jest fajna inwestycja, to naprawdę trzeba o tym mówić. No jednak ten stadion dziesięciolecia postawiony, on jednak głęboko zapuścił korzenie. Tak. Bardzo dobrze. Zwłaszcza, że my jesteśmy bogatym narodem i ja mam na to dowód, że nas stać na wszystko. No. Bo zapłacimy w tym roku 370 tysięcy więcej za prąd prezydenta. Bo się okazuje, że prezydent Andrzej Duda ma kilka rezydencji i obsługa elektryczna prezydenta jest spora, bo to trzeba wszystko ogrzać, oświetlić i tak dalej. Obsługa elektryczna prezydenta jest tak. Obsługa elektryczna. No tak, bo my zwykle grząsie mamy prąd. Tak. A pan prezydent ma obsługę elektryczną. No i to kosztuje. A to bo ceny poszły w górę, dlatego taki ale nie, bo on wzrost. Mówił, że będzie oszczędzał. To jaki pan prezydent ma prąd? Jak to jaki? No. Moim zdaniem oświecenie. Oświecenie ma, tak. Choć może tego nie widać na pierwszy rzut oka. Na drugi też nie. Na trzeci też nie. Jak ktoś ma trzecie oko wewnętrzne takie. Co tam jeszcze się działo w tym tygodniu? Teraz, czekajcie, teraz ja mam nowy kącik. No. Polska lokalna. Dajesz. Bo we Wrocławiu się dzieje, bo sieć pisze, że prezes akwaparku Grzegorz Kaliszczak powołał do życia radę programową. Rada programowa na basenie, tak? Tak, akwaparku. To ja pamiętam, że że wiadomo o co chodzi, gdy nie wiadomo o co chodzi. Tak. No. Choć to troszeczkę jest tak, jakbyśmy tutaj na przykład my sobie powołali do życia taką redakcję basenową. Mm-hmm. No tak. Redakcja basenowa Pulsu Tygodnia. Tak, skocz na główkę razem z nami na przykład. Albo na bombę, a nie na bombę, nie. Nie. Ale słuchajcie, bo ja jakby tutaj pilotowałem ten temat, bo tam dziennikarze Super Ekspresu w ogóle ustalili, co ta rada robi. Mm-hmm. Rada programowa basenu. Rada programowa basenu, cytuję. Mm-hmm. Członkowie się spotykają i debatują nad działalnością basenów. To muszą być robione flaszki, bo to na trzeźwo nie uciągniesz. Dalej idziemy. Zdarza się, że ktoś rzuca pomysł, ale są wątpliwości, czy to dobre rozwiązanie. Czyli czekaj,
Siedzą i pierniczą. Pierniczą, tak, i tak, żeby nie użyć innego słowa. Teraz jest na przykład taki przykład działania, no, taki autentyczny. No. Rada wpadła na pomysł, aby w basenowym bufecie pojawiły się sałatki i inne lekkie przekąski. No nie. Była dyskusja, były wnioski. Później głosowanie. O. Pomyślne. Dzięki temu klienci basenu mogą teraz zjeść sałatkę. A ile jest osób w tej geniusze, radzie? Geniusze, Churchille. 10. 10 osób. Ale bo to jest początek zabawy. Aha. 10 osób jest w radzie programowej basenu. Każda bierze, pisze sieć, 2000 zł miesięcznie. Mhm. Miesięcznie. No, widzę, a ile oni tam... To są dwa spotkania w ciągu roku. Czujesz? Czyli dwa tam... spotkania w ciągu roku, tak? Czyli za jedno... dostają miesięcznie 2000 zł. Czyli 2000 razy 10 to jest 20 tysięcy, 24 tysiące, czyli za jedno spotkanie 12 tysięcy. No ale potem wiesz, no to masz poważne sprawy, ale decydujesz, wiesz, sałatka tam, nie ma sałatki. Bo no tam jest jeszcze tak zwany bieżący konsulting. A też nie za darmo. Nie wiem, kto tam jest, no nie, no może jakiś... Nie, nie, to jest wszystko w cenie. Nie, bo bogate cenie. Miasto ten Wrocław, bogate. Ale po ile tam są bilety na ten basen? Po tysiaku, czy... Nie mam pojęcia, ile tam kosztuje. Boję się tam iść, kurde. Bogate miasto, nie, rzeczywiście. Ale to jest najlepsza rada, jaką kiedyś usłyszałem. Teraz mogę zdradzić, dobra? Dawaj. Ja ci radzę, rób jak uważasz. O, genialne. I to jest najlepsze moim zdaniem. A to jest od nas, dla was, dla słuchaczy, za darmożkę, czyli za popularne friko. Tak. Nie śmiało. Musicie nam wpłacać. Ale jakbyście potrzebowali nas na jakiś bieżący konsulting, to my... Jesteśmy dostępni. Tak. Mhm. Piszcie radiowcy bez cenzury @gmail.com. Tak, my tam jesteśmy, możemy wam... Czy, na trzeba przykład, mówić... Iwencik wam możemy poprowadzić. Kwestie sałatki jakąś, omówić też. Tak, i ogólnie takie tak. A tak w ogóle to nie było jeszcze żebro lajków, jak coś, to zostawcie nam suba, łapkę w górze i 5 gwiazdek na Spotify. Komcia i podeślijcie 5 znajomym. Tak. No, to co jeszcze w tym tygodniu się działo? Jerzy Połomski odszedł w tym tygodniu. To też musimy odnotować. No tak. Dlatego, że chyba jak każdy człowiek, zawsze jakoś czujemy taką pustkę, czegoś nam brakuje. Nie chcę, żeby to tak brzmiało górnolotnie. Gdy odchodzi artysta? No a on był artystą. Był. Wielkim był. Był. No niesamowitą miał popularność. Tak. I tu mam ciekawą historię. No. Bo Jerzy Połomski wspominał swój w ogóle pierwszy konkurs taki piosenkarski. Aha. Tam wystąpił z dwiema koleżankami z roku z PWST. Zajęli pierwsze miejsce. Wyśpiewali w ogóle sesunię, dostali pierwszą nagrodę. I tą pierwszą nagrodą był... No. Stół do ping-ponga. Na trio. Witajcie w PRL-u. To weź tu podziel na trzy. Ktoś bierze stół, ktoś bierze siatkę, ktoś bierze paletkę. Ale to może wtedy powstało, bo z dziewczynami nigdy nie wie. To musiał. Nie wie się. Jak w pingla zagrać, tra-la-la-la. Tak to było wtedy. Ale czekaj. Kto wymyślił stół do ping-ponga jako nagrodę dla piosenkarza czy piosenkarzy? Może ten sam, co wymyślił radę programową basenu później, wiesz, że mogło tak być. No. Ale najważniejsze, że może i pana Jerzego z nami nie ma. Nie ma. Ale i dzisiaj jeszcze przez długie lata całe sale będą śpiewały razem z nim. Cała sala. Choć na razie są troszkę puste. Troszeczkę tak. Jakieś takie echo wciąż w nich brzmi. Ale, bo świat lubi przeplatać śmierć z życiem. Lubi. Dlatego w tym tygodniu liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła 8 miliardów. To było we wtorek przed 9. No. I to jest taka oficjalna informacja ONZ-u na podstawie opublikowanego w internecie licznika i statystyk dotyczących przyrostu naturalnego. Także jeśli będziecie zdawać jakiś egzamin w szkole, na przykład, to już teraz piszcie, że jest 8 miliardów. 8 miliardów. No. Dlatego, ponieważ radio jest ulotne, prawda, no to teraz, korzystając z okazji, że jesteśmy przy podcaście, chcielibyśmy tak dla potomności przywitać tego 8-miliardowego obywatela świata. A wiadomo, gdzie on ten konkretny... Ja czytałem w jednym tabloidu, że właśnie u nas, w Łodzi. No to fajnie. Pojedźmy 100 latem dla mnie. 100 lat, 100 lat! Nie, przecież to nie to. 100! Niedobre jest. Ładne, nie, ale to taki bardziej mam takie... Sto lat, niech żyje nas. Siada, dawa, siada. No i pięknie, pięknie. A jeszcze z takich ważnych informacji, w Opolu urodziły się w tym tygodniu czworaczki. Antoś, Janek, Oluś i Stasiu. Oluś to chyba na cześć Olbratowskiego. Prawdopodobnie. Stasiu na moją, tak, Janek na twoją. A tam miał twoją. Być Jacek, tylko właśnie się przejęzyczyli i dali Janek, no. Ja jestem dumny z Olusia. No, także gratulujemy, gratulujemy. Dobra, jeszcze jest jeden temat bardzo ważny, wydaje mi się. O tej rakiecie, która spadła na Przewodów w powiecie chrubieszowskim. No tak. No wiadomo na pewno, że był to pocisk produkcji
rosyjskiej, tak, ale kto go wystrzelił, trzeba jeszcze ustalić. Nasze władze, amerykański wywiad mówią, że to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej, Ukraińcy mówią, że to ruskie, no na razie, na ten moment, kiedy nagrywamy, to tak. Ale to już mówi się nieoficjalnie, że to była rakieta obrony przeciwlotniczej, która nie trafiła w tą rakietę. No, zdarza się, na pewno winni że są nie było Rosjanie. Ataku intencjonalnego, no, tak, ale tak, Rosjanie są winni, bo atakowali tak blisko granicy polskiej. Prawdopodobnie chcieli w jakąś uderzyć... w infrastrukturę krytyczną. Infrastrukturę krytyczną, tam gdzie jest prąd z Ukrainy przesyłany do Polski. Tak, tak, tak. Nie dają rady na froncie, to niszczą infrastrukturę, żeby pozbawić ludzi prądu, wody i ciepła. Co ciekawe, internet zauważył, że Przewodów leży na tej samej długości geograficznej co Lwów i na tej samej szerokości geograficznej co Kijów. To może jakiś pijany człowiek radziecki się pomylił. Mogło tak być. Najgorsze, że jeszcze nic nie wiedzą. Tam, wiecie, 1/3 polskiego internetu chciała ruszać na Moskwę. Tak było. Tak, twitterowa husaria już siadała na koń. Tak, artykuł 5, tak. Dawaj, jedziemy. No. Panowie kiełbasy w góry i na nich, tak było. A panowie Giertek, czyli sugerowali, że za atakiem stoi PiS. Tak. Uwaga, który chce odwrócić uwagę od złodziejstwa czy czegoś tam. Tak było, tak było. Także to na przyszłość nas może uczy tego, żeby być jakoś tak bardziej spokojnym i wyluzowanym, jak coś się zacznie dziać, nie? I czekać na te, na oficjalne komunikaty. Ale materiał o przewodowie zrobiła australijska ABC News. To był materiał o tym, co się podziało o rakiecie. I tam w tym materiale, uwaga, padły takie słowa. The Polish Prime Minister Mateusz Kusznierewicz has called an urgent meeting to assess the situation. Dobrze słyszeliście, mówią o premierze Polski Mateuszu Kusznierewiczu, żeglarzu, dodam, naszym złotym medaliście olimpijskim sprzed 26 lat. Ale z drugiej strony ten i ten Mateusz, tam Morawiecki Kusznierewicz blisko, antypody daleko, no można się pomylić, nie ludzie. Podobne no. Nazwiska. Tak. Nie. Poza tym Australijczycy musieli przebrnąć przez, nie wiem, nazwę Przewodów, tak. Gmina Dłochobyczów, powiat Chrubieszów, no współczuję. Tak, to brzmi jak zaklęcia z Harry'ego Pottera dla Australijczyka przecież. Albo gorzej. Ja powiem tak, nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, ważne, żeby mówili po nazwisku. A że akurat nazwisko jest to... Trudno. To nazwisko. Ale imię to samo, naprawdę. To już ale imię opanowali. Liczba Mateuszów się zgadza. Zgadza, tak. A skoro zaczęło się o Rosji, to jest taki film, chodzi po sieci, na którym Rosjanie kradną szopa pracza z Zoo w Chersoniu. Sami go wrzucili, jak biorą. Przepraszam, ale na cholerę ruskim szop pracz. A widzisz. Dobre pytanie. No. Lubię twoje pytania. Nakradli pralek na potęgę. Rozumiesz, ale 30% Rosjan nie ma w domu wody. No. Więc im pralki nie działają. Nie? Przerobiają na kibelki. Może uznali, że szop prac jakoś pomoże. Nie wiem. Możliwe też, że szopa jeszcze nie kradli. Chcieli sprawdzić, czy się da, jak to jest. To może jeszcze niech żyrafę ukradną. Żeby miał kto wieszać pranie zrobione przez tego szopa pracza. Albo nie, żyrafa ryzykowna, na bank daje w szyję. Jak jest młoda, poniżej 25. Ale na przykład już zebry z zoo mogliby ukraść, wtedy mogli sobie przechodzić tam w tych, na Syberii, przez przecinki leśne, po zebrze, tak. To jeszcze taki szybciutki dział, różne. Mogę taki dział, bo to jeszcze nie było. Daj. Tytuł, porada z internetu, zalej orzechy włoskie wrzątkiem, a nie pożałujesz, szybko rozwiążesz popularny problem. Rządy PiSu? Albo opozycja, no to w zależności, kto zalewa orzechy włoskie. Jest duży problem, bo ja czytałem, że pandemia pogorszyła życie i zdrowie seksualne Polaków, zwłaszcza pań Polek. To ja nie jestem Polakiem? Bo jesteś. Słuchaj, po pierwsze, w pandemii zmalała liczba nawiązywanych relacji i rzadziej ludzie ze sobą tenteges. Rimdzi bamdziam bez majtek, tak. A teraz nie jest dobrze też z amorami, a przyczyna to jest przewlekłe zmęczenie, czyli tak zwany long covid. Czyli długi covid. Długi covid ludziom doskwiera. Tak, szczególnie to, paniom. Także no to, tu. Panowie, nasz apel o większą aktywność. Tak. Nie leżymy czekając na trzęsienie ziemi, tylko bierzemy sprawy we własne ręce, ale nie w tym sensie, że... Po to mamy miednicę, która jest taka dosyć umięśniona, żeby korzystać. Dokładnie. Żeby tam... Nie metalową miednicę. Nie, miednicę tu właśnie. I jeszcze tu. Drugi apel. Ludzie, szczepcie się. Najlepiej na golasa i długo nie puszczajcie. Miednicę, ja przypomnę, niezorientowanym anatomicznie, to jest między pindolkiem a dupencją. To jest to. Potrzebowaliśmy tego. Namierzyłeś, tak. Teraz już nie musicie włączać GPS-a z hasłem miednica. Nie. Słuchajcie, fajna historia jeszcze jest jedna. Para znoszonych sandałów, które Steve Jobs nosił w czasie, gdy założył Apple w swoim garażu, została sprzedana na aukcji za 280
$17,000. Tyle zapłacił anonimowy kupiec. A po co komuś para starych sandałów? Przecież właśnie dziewczyny na to raczej nie wyrwiesz. Nie wiem, ale sąsiadom zaimponujesz, nie? No ja też nie wiem. Gdyby to były gumiaki, gdyby Steve nosił gumiaki, to z gumiaków zrobisz doniczkę. Tak. Zrobisz taki elegancki flakon. Tak. Prawda? Czy masz sandałów średnio, bo to ci woda wypływa. No. Albo możesz zrobić czepek z gumiaka. Taki nietypowy, mało opływowy, ale jednak. Ale możesz uchwyty zrobić do drzwi z sandałów. Nie wiem. Takie. Albo nie z sandałów zrobisz uchwyt na młotek. Bardzo dobre. Tylko trzeba przybić do ściany i potem wkładasz w to młotek i masz. Tak. Dobra, a ciekawe, czy kiedyś Japończycy sprzedadzą Japonki cesarza Hirohito. Powiem tak, jak już mówimy o takich głupotach, to może już czas skończyć? Może już czas skończyć. Ale czekajcie, bo jeszcze jest jedna historia. Michał Wiśniewski. Aha, co on? Teraz dział celebryci. Tak. Portal plotkarski o nim pisze. Michał pochwalił się synem geniuszem. Roczny Falko, cytuję, mówi z sensem. W sensie cytuję pana Michała. Mówi z sensem. Mówi z sensem. Ty, to może pan Michał powinien sprawdzić, czy to jest jego syn. Rzeczywiście. Co, dzisiaj nie bierzesz jeńców? Złośliwcu. To co, kończymy, czy jeszcze jakaś historia? No to ja mam jeszcze jeden, dobra, portal plotkarski. Dawaj. Obecny Dody jest byłym Guardias, która ma dziecko z obecnym Herbuś. Bez rozrysowania na plaźmie nie ogarniesz, wiesz? Czyli obecny Herbuś jest byłym Guardias. Tak, a Doda jest obecną byłego Guardias, a obecny Herbuś jest byłym obecnej Guardias. To jest skomplikowane. Bo to ciekawie się zrobi, jak na przykład Doda zejdzie z Herbuś. Aha. Bo wtedy ich byli... zejdzie się wtedy z Herbuś, a ich byli ze sobą. No właśnie. To wtedy ci byli będą obecni. Tak. Tak. Tylko trzeba tutaj pilnować, żeby oni się, nie daj Boże, zaczęli rozmnażać, bo jak tam się wszystko tak pokoli gaci, to najdalej, nie wiem, za 5-6 lat się okaże, że Szymon Wydra jest swoim własnym szwagrem. A skąd ty wziąłeś Szymona Wydrę w tym układzie? Jakoś tak podejrzanie mało go było. Wiesz? Podejrzanie mało, coś on, musi w tym być. On chce żyć życiem towarzyskim. Wiesz, ja tutaj dołączyłem A do B, wyszło dobra, mi D. Jak jest Szymon Wydra, to tutaj stawiamy kropkę. Tak jest, dziękujemy dokładnie. Wam pięknie, zostawiajcie łapki w górze, komentujcie, stawiajcie słowa i widzimy się. Szukajcie nas na Instagramie, na TikToku, na Twitterze, na Facebooku. Jak coś, macie jakąś sprawę, Radiowcy bez cenzury. Na kortach tenisowych nas nie szukajcie, bo nie gramy w tenis. Pozdrawiamy rodziców oraz mamę i tatę. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron, cześć.